Piłkarska klasa okręgowa co prawda zakończyła już rozgrywki, ale Astoria Szczerców i Zjednoczeni Gmina Bełchatów mieli do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz, który nie odbył się w pierwotnym terminie ze względu na opady śniegu. I właśnie w minioną sobotę doszło do tego pojedynku. Oto skład, w jakim wystąpiła Astoria, która już wcześniej zagwarantowała sobie mistrzostwo jesieni niezależnie od wyniku meczu ze Zjednoczonymi. Derby powiatu to przy okazji mecz na szczycie, bowiem zespół z Emilina był na trzecim miejscu w tabeli. Oto pierwsza groźna akcja gospodarzy. Z prawej strony boiska faulowany był Kamil Sadziński. To dobra okazja do dośrodkowania. Piłkę ustawił pieczołowicie Tomasz Siewiera. Skromny, tylko dwuosobowy mur zawodników z Bełchatowa. Do tego bramkarz miał w tej sytuacji pod słońce. Tomasz Siewiera i niezbyt pewna interwencja Dominika Wielątka, ale bez konsekwencji. Goście odpowiedzieli tą akcją. Krzysztof Kukieła do Michała Kszczuka, ale ten źle przyjął piłkę i Andrzej Gonerski wyjaśnił sprawę dobrym wyjściem z bramki. Chwilę później już sunął atak Astorii. Piłkę przed polem karnym dostał Tomasz Siewiera. Mocny strzał, ale zabrakło precyzji w tym uderzeniu. Czas mijał, a akcji było jak na lekarstwo. Stąd nieco poddenerwowany był trener szczercowian Robert Rogan. Wskazówki szkoleniowca nieco pobudziły zawodników, bo to akcja lewą stroną. Adrian Ulfik, do piłki doszedł jeszcze Mateusz Siewiera. Ładnie minął obrońcę, strzelił, ale świetna interwencja bramkarza Zjednoczonych. Kibice się niecierpliwili, tymczasem zaatakowali goście. Krzysztof Kukieła zdecydował się na uderzenie z dystansu, ale jak widać wysoko nad bramką. Pierwsza połowa powoli się kończyła, a z boiska nieco wiało nudą. Znów w natarciu Zjednoczeni, z rzutu wolnego Maciej Wiśniewski, Krzysztof Kukieła, poprzeczka ratuje gospodarzy przed utratą bramki. A przed końcowym gwizdkiem jeszcze na boisko wszedł Robert Rogan, trener Astorii i w ten sposób mieliśmy obu szkoleniowców na boisku, bo w Zjednoczonych gra przecież Maciej Wiśniewski. I to właśnie on wykonywał rzut wolny z lewej strony, po którym strzelał Krzysztof Kukieła, ale w obrońce ze Szczercowa. To jednak nie był jeszcze koniec akcji gości, bo w dogodnej sytuacji znalazł się Michał Kszczuk, jednak przegrał pojedynek z Andrzejem Gonerskim. Ekstra gony! Napastnik Zjednoczonych szybko się jednak podniósł, a chwilę później pierwsza połowa zakończyła się. Do przerwy było więc 0-0. Druga część spotkania i nowe nadzieje dla obu drużyn, bo wynik był przecież sprawą otwartą. I od razu akcja Astorii. Adrian Ulfik i blisko szczęścia był Kamil Sadziński, ale piłka wyszła obok bramki. Na trybunach humory się nieco poprawiły, a to za sprawą gospodarzy, którzy atakowali coraz śmielej. To niezbyt udana próba wrzucenia piłki w pole karne, ale futbolówkę udało się jeszcze wywalczyć. Wycofanie do Kamila Sadzińskiego, ten huknął ile sił i 1-0 dla Astorii w 65. minucie meczu. O takich bramkach mówi się Stadiony Świata. Bardzo ładny strzał. Zjednoczeni szybko chcieli odrobić straty. Akcja prawą stroną. Michał Kszczuk, ale piłki nie sięgnął Krystian Wróblewski. Z kolei Astoria chciała podwyższyć na 2-0 i także spróbowała centry z prawej strony. Mateusz Siewiera raz i jeszcze dobitka, ale oba strzały w obrońcę. I kolejna próba miejscowych. Tym razem lewą stroną boiska. Podanie do Sylwestra Piersy, ale bardzo dobra interwencja Tomasza Rolnika i strzał został zablokowany. I to była ostatnia ciekawa akcja w tym spotkaniu. Astoria wygrała 1-0 i mogła się cieszyć z powiększenia przewagi nad rywalami. Astoria! Mistrzem jesieni! No jest to dla nas też duże zaskoczenie. Planowaliśmy zakręcić się koło trzeciego miejsca i mieć przynajmniej 33 punkty, tu mamy 40, także jest to duży sukces. Cieszymy się bardzo i czekamy na dalej, co będzie. Astoria mistrzem jesieni, ale trzeba szczerze przyznać, że ten mecz dzisiaj nie należał do wybitnych w waszym wykonaniu. I tu jest właśnie dużo pracy przed nami, bo większość meczy wyglądała w takim podobnym stylu graliśmy tak jak dzisiaj. No, musieliśmy to wyrwać faktycznie wybieganiem, bo fizycznie wyglądamy bardzo dobrze, wydaje mi się. I tutaj tą naszą przewagę w pewnym momencie uwidaczniamy. A jeśli chodzi o grę, to mamy dużo mankamentów, naprawdę dużo pracy. Ale
No ale to jest liga okręgowa i tutaj tak się gra, tu jest ciężko, piękną piłkę, na pierwsza liga gra też nie tak ładnie, powiedzmy, dla oka, liczą się punkty. W tej pierwszej połowie dzisiaj możemy powiedzieć, że przede wszystkim się odbyła, no trudno nam będzie wybrać coś, co moglibyśmy pokazać w skrócie i trzeba też szczerze przyznać, że to Zjednoczeni stwarzali sobie groźniejsze sytuacje niż Astoria. Czy to zdecydowało, że pan postanowił wejść na płytę? Znaczy, moja zmiana była podyktowana kontuzją, ale myślę, że prędzej czy później by nastąpiła, dlatego że no zbyt rozkojarzeni wyszliśmy tą pierwszą połowę. Daliśmy dużą swobodę, miał zespół Zjednoczony w konstruowaniu tych akcji, szybkich wyjść ze swojej połowy i właściwie no, powinni prowadzić, no, nie ma co się oszukiwać, powinni prowadzić, ale no, w drugiej połowie podeszliśmy wyżej i to zaprocentowało. No, oczywiście sytuacji było bardzo mało, no, jak na lekarstwo, ale cieszy ta jedna i tutaj te trzy punkty jednak my je zdobyliśmy. No, na pewno nie był łatwy mecz, ale myślę, że wszystko nadrobiliśmy walką, gdyż każdy gra nie na 100%, a na 120% i mobilizujemy się strasznie przed meczem w szatni. No i po prostu chcemy wyjść i zniszczyć przeciwnika. No, w tym meczu może się nie udało to tak do końca. W pierwszej połowie nas trochę przycisnęli, mieli dobre stałe fragmenty gry. Mogliśmy stracić nie jedną, nawet może dwie bramki, ale w drugiej połowie myślę, że to się zmieniło i po prostu opadli z sił, a my wtedy na nich usiedliśmy. Można powiedzieć, że co się odlecze, to nie uciecze. Bramkę strzeliście, mecz wygrany. Trzeba też powiedzieć, że to jest mecz zaległy, więc pewnie podchodziliście trochę psychicznie inaczej do tego spotkania, wiedząc też, że prowadzicie wtedy. Tak, wiedzieliśmy właśnie, że prowadzimy, że już będziemy mieli tego mistrza, ale mimo to chcieliśmy powiększyć tą przewagę, gdyż następny mecz, pierwszy mecz w rundzie wiosennej mamy z Polonią, no i to będzie praktycznie mecz o wszystko, bo jeśli z nim wygramy 8 punktów, no i już będzie ten komfort psychiczny, wiadomo. I teraz też chcieliśmy wygrać i powiększyć przewagę nad Polonią. Jaka atmosfera w szatni? Wiem, że dzisiaj szykuje się bal sportowca, pewnie tam będziecie. Tak, oczywiście będziemy, atmosfera jest super, wszyscy się bawią. Szampan w szatni, wójt jeszcze nas dopinguje, to bardzo cieszy. No i prezesi, kierownicy, wszyscy się niesamowicie cieszymy. No a dzisiaj będzie takie uwieńczenie na tym balu. Pierwsza połowa została przez nas, tak powiem, że przez pana, a w drugiej połowie, jak było zresztą chyba widać, nie muszę za bardzo tutaj opisywać tego, oczywiście nam lepiej poszła. No czego oczywiście okrasą była bramka strzelona przez Kamila Sadzińskiego. Prowadzicie, macie już sporą przewagę nad drugim zespołem w tabeli, czeka was spokojna zima. Jaka będzie wiosna? Wiosna, oby jak najlepsza. Lepsza przede wszystkim od rundy tej jesiennej, która nas tutaj skończyła się nam oczywiście. Ja myślę, że ona będzie taka spokojna dla was, jeśli utrzymasz swoją formę strzelecką. Jak to się dzieje, że strzelasz, trafiasz do bramki w tak piękny sposób? Ja powiem, czy w piękny sposób. Oczywiście wszyscy mają, nie pamiętają przede wszystkim moich bramek, tylko oczywiście największe pretensje są o to zmarnowane sytuacje, których jest, no muszę się przyznać ze szczerością wielką, że niestety ich trochę jest. I powinno być znacznie lepiej niż jest obecnie, ale no jest jak jest. No nic, ja mogę się tylko z mojej strony powiedzieć, że będę się starał, żeby tych sytuacji, których mam od groma, wykorzystywać je wszystkie. No i jak nie wiem, co można jeszcze powiedzieć na ten temat. No może to wszystko wynika ze stresu, z oczekiwań ludzi i przede wszystkim z tego, że gramy o coś. Już wiadomo, że o ten awans wszyscy dookoła nam to starają się wyperswadować, że mamy jednak się starać i wejść wyżej. Żeby nie została oczywiście na następny rok ta sama liga, tylko oczywiście wyższa. A oto tabela rundy jesiennej piłkarskiej klasy okręgowej. Astoria ma 40 punktów i wyprzedza o 5 oczek Polonię Piotrków Trybunalski. Na trzecim miejscu są Zjednoczeni gmina Bełchatów ze stratą aż 11 punktów do lidera. Astoria jesienią odniosła 13 zwycięstw, raz zremisowała i raz przegrała. No i zobaczymy, jak zespół będzie się prezentował wiosną, którą rozpocznie wyjazdowy mecz z Polonią Piotrków Trybunalski.